którzy w ostatnich spotkaniach dostali widocznej zadyszki, dowodem czego wyrównanie czołowej czwórki drugoligowej tabeli. I już nie tylko Górnik i GKS, oczywiście i katowicki GKS, ale także Śląsk Wrocław dołączył do tych wszystkich chętnych, którzy mają zamiar grać w najwyższej klasie rozgrywkowej. Oto rajd Koniarczyka, zablokowany strzał, a tutaj rzut wolny. Ostry strzał Czarnieckiego i dobitka broni jednak nakrywką Aleksander Ptak. Za chwilę Cetnarowicz dostaje doskonałe podanie i posyła piłkę nad poprzeczką. 16 minuta. Rajd Mieczysława Orzoga. W dalszym ciągu Orzóg uwolnił się od asysty obrońców i nakrywką znowu broni bramkarz gości. A tutaj proszę, przepiękny rajd Różańskiego w 27 minucie, dośrodkowanie do pozostawionego bez opieki Kozubka, który strzelił anemicznie z woleja, choć mógł opanować piłkę i zrobić z nią celnie, co chciał. W odpowiedzi zepchnięci do całkowitej obrony goście przeprowadzili bodaj pierwszą kontrę, po której strzał Patalana wylądował na poprzeczce. I znów atak Górnika. Nazaruk w charakterystyczny sposób drybluje, podaje do Koniarczyka. Ptak jednak wybija piłkę na róg. Rzut rożny egzekwuje Czarniecki. Piłki dopada Kozubek, ale Ptak wykazuje znowu doskonałą formę. Tuż przed zmianą stron Mieczysław Orzóg dopada piłki i z najbliższej odległości przenosi ją nad poprzeczkę. Za chwilę atak gości i uderzenie Ireneusza Kościelniaka broni Marcin Mańka. Po zmianie stron w natarciu nadal znajdowali się Górnicy, ale na gola kibice czekali do 68 minuty. Jarosław Czarniecki wrzucił piłkę z autu na środek pola karnego GKS-u. Tam ściągany do parteru Piotr Cetnarowicz we właściwym momencie powstał i obok zaskoczonego Ptaka skierował piłkę do siatki Bełchatowa. 1-0 zatem dla piłkarzy z Łęcznej.